Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs. Patrzące psy. Zdecydowanie, tak, zdecydowanie, słuchajcie, zbyt długo nie nagrywałem. Chyba z 2 tygodnie, już nie mówiąc o wrzuceniu tych materiałów. No nie chce mi się, bo to jest kilka dni wyjętych z życia, mi się nie chce się poświęcić, rozumiecie? Ja nie chcę się poświęcić. Człowiek, który kiedyś jeden materiał wrzucał przez 2 tygodnie, czy tam tydzień, żeby coś wrzucić. Ale teraz mi się nie chce. I wiem o tym, że jak już wrzucę, to już będzie mi szkoda. Na przykład, bo nie wiem, będzie się wrzucać 3 dni czy coś, a komuś kradniemy się. No właśnie, chyba tak. Wiem, że będzie mi trudno po prostu. Jak się tu zameldować? Spisało, że się zameldują. Już się zameldowałem. Wiem, że będzie potem się wrzucać ten materiał, będzie mi po prostu trudno, wiecie, przerwać w połowie i stwierdzić, a pierdolę to. No więc jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, moi drodzy, kontynuujemy historię. Z tego co wszedłem do gierki, zorientowałem się, iż nasz nie syn, tylko brat został porwany. Ale kompletnie nam nie przeszkadza to w tym, żeby się tu napierniczyć, bo znalazłem taką minigierkę, którą jeszcze nie przechodziliśmy, czyli gra w picie. Pogchamp. Gramy. Poziom? Gościu. Zaawansowany bym powiedział, ale dobra. Kurze, jest całe życie. I co? Ustaw celownik zgodnie z celem. W sensie co? Aha, i. Okej. Okej. Nie do końca kumam. Aha, czy ja mam jakby. Okej. Ja utrzymuję jakby ten celownik w tym kole takim. W ogóle mam masę fajnych historii śmiesznych i tak dalej, ale to może przy okazji. To będą dziwne. Co teraz? Ustaw celownik. Jak? I drugim. Ło, easy. Dobra. No, w takim tempie to nawet nie wejdzie, gościu. A ty coś gadasz, zobacz, jak ja trzeźwy. Tego, którym teraz? Ło, kurwa. Dobra, jest gitas. Ty, to może teraz bym opowiadał tę historię. Bo w sumie dawno nie nagrywałem, więc po prostu nie wiem, się za co ugryźć. Patrzę na lewy monitor, patrzę. Ło! Rozwalony chłop. I stówka w kiermanie, no to po historiach niestety. No i co, umarł? Umarł. Zmarzł. O kurwa, co tu się dzieje? Ło, skurwibąg. O, dzień dobry, przepraszam. Ło, jasny gwint. Ty, a my po brata jedziemy. Ciekawe, ile to się utrzyma. Mam nadzieję, że kurwa jak najdłużej. Łe, tam taka faza? Kurwa, taką fazę to ja mam jak wstanę za szybko. Szczególnie, że ważę jakieś 101 kilo. Także no, taka faza zawsze jest. Jak jesteś gruby i wstaniesz za szybko, to jest. Mo no, można polecieć, tak? Momentalnie w Adama Małysza się zamieniasz. W ogóle fajne są takie przerwy, jak sobie człowiek zrobi na jakiś czas. Z tego względu, że przychodzą po prostu nowe pomysły do głowy, nowe historie, nowe pomysły. Wiecie, jest się, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, jest się zabawniejszym, o ile. Jeżeli ktoś uważa cię za inaczej. Ja też nie chcę mówić, że jestem zabawny, po prostu. Jeżeli ktoś uważał mnie wcześniej za zabawny. Ja w ilu klatkach ja nagrywam? W 60, dobra. Jeżeli ktoś kiedyś uważał mnie za kogoś zabawnego i potem oglądał te odcinki, które nagrywam, nagrywałbym na przykład masowo coś, bo tak jakoś masowo aż tak nie nagrywałem, ale jakbym coś nagrywał masowo i potem jakbym sobie odpoczął 2 tygodnie i wrócił, to myślę, że o wiele przyjemniejsze do oglądania, śmieszniejsze i no takie. Fajniejsze. To będą odcinki właśnie po tej przerwie, jak człowiek wypocznie. Już dawno zapomniałem, jak to się gra. Nie wiem, czy nie ma lagów.
Na lewym monitorze wszystko śmiga. Ja mam wrażenie, że u mnie laguje. A u was nie laguje. Kurwa, jak u was śmiga. No teraz chyba coś cięło. No tak będę patrzył. A i miałem format nagrania zmienić. Tam dupa, nic nie zmieniłem. Dobra, walić to. A nie, format nie miałem zmienić. Kurwa, już się gubię, co ja mam zrobić. 300 GB materiału kutaszę sobie na tym. No tak, takie nieładne słowo, ale trzymam sobie, a zmienię sobie furę, trzymam sobie na dysku. Zaraz przesłać. Będzie trzeba to zrobić. Jutro jest ten dzień. Jak nie prześlę jutro, znaczy dla was to było oczywiście miesiąc temu, nie? Czy tam półtora. Ale jak nie prześlę jutro, to w następnym odcinku dostaniecie informację. Zrobię jakiś challenge, na przykład... No, teraz się zobowiązałem. Challenge będzie robiony, na przykład... No nie wiem, jakiś głupi challenge zrobię, jak nie wyślę jutro, jak mi się nie będzie chciało. Ty, a tam w pokerko można zagrać. No dobra, kontynuujmy, bo już 6 minut. Oczywiście te historie jeszcze będę opowiadał, ja muszę się, wiecie, rozkręcić. A bo to się nie wjeżdżało, to się jakoś tak... No i zapomniałem. Mówię, dawno nie grałem. Natomiast... Wbiłem na... Dziwne strony. Tyle powiem na razie. No i musisz się to obejrzeć. Okej. This place is mob-owned. After the auction mess, these guys will be on high security. Ale było słychać jak... I dopiero potem ten. Dzisiaj jak się staram, żeby tutaj nie kaszyć na odcinku. Tym się chowało spluwę. Dobra, co tu się w ogóle robiło? To jest jakiś teren mafii. Pamiętam, że zawsze jak staraliśmy się po cichu coś robić, to nie wychodziło. Szczerze mówiąc, jakie skany CTS-y, co? Jakie wapiki? Granat, nie mogę zrobić głamaczu łamkowego? Na którym tu się chowało? Pod C? Pod C. Dobra, no na razie możemy frajerów pościągać po cichu. Easy. A, chłop w szoku. No gościu. Wychodzisz mi z tego auta i mnie nie denerwuj. O Jezu. Nie robimy nic po cichu. Granie po cichu jest dla frajerów. Pyk. Chłopy w szoku, oni nie wiedzą tam. Mówię, tu się alarm zaoczył, co tu się dzieje. Tu już nie żyjesz. Ale aimowo to chyba ręce od Boga dostałem dzisiaj, mam takie wrażenie. Dziś jakie hedy siadałem? Chłopie, jakby nie ja. Czyże? JD! Jest dobrze. Oj, kiedy gracie nawet. No dobra. No gościu. A poziom oczywiście realistyczny, tu się za bardzo... Oj, ktoś mnie wykrywa inny. Tu się za bardzo nic nie zmieniło. Poziom ten sam. W moim wykonaniu żałosny, ale realistyczny. No kurczę, że chłop heada nie dostaje. Chłopy w szoku, a tu bym ich pozgarniał wszystkich. 72 osoby naraz bym zgarnął. A wiecie co? A tak będzie łatwiej nawet. Ach, mi jakoś bardziej pasuje, tam jeden chłop jest. Broń się przed posiłkami? Gościu! Ja stówę ważę, wiecie ile ja się muszę bronić przed posiłkami? A tutaj zjedz kotlecika, wyżyć ziemniaczki, anecza. O, mogę zneutralizować! O, ja późno pikłem. Najlepsze jest, co dzisiaj usłyszałem od... Nie zdążyłem przeskoczyć. Najlepsze jest... Co dzisiaj tego. Kurwa, nie, my się znajdujemy. Co dzisiaj od mamy usłyszałem. Jestem weganem ogólnie i nie jem mięsa, ani jajek. Ani w ogóle niczego, co jest związane... To jest związane rzecz jasna ze zwierzętami. Nie wiem, czy granie jest za głośno. A moja mama, czyli w sumie generalnie same głównie, czy głównie, no same praktycznie. Kurczę, trzeba go dojechać. Nie no, kurczę. Nie zdążyłem.
To lepiej zresetować, lepiej zresetować. Zapomniałem, że gramy na tym. Więc kontynuując historię. Mówi Erik, ty więcej musisz zacząć jeść warzyw i owoc. Możemy się schować. Zauważyli nas. O, to gagatki. O, jest. Więc powiem wam, z taką mamą to ciągle mam wciskane coś zawsze, odkąd tylko pamiętam, jak się jedzonko. Więc zawsze się przed posiłkami muszę bronić, no jest. No, powiem wam. Z dwojga złego lepiej w tą stronę, ale z dwojga złego lepiej bronić się przed posiłkami, niżeli wiecie, niżeli mieć ich za mało, nie? Młody widział, jak się kamy. No piona, przecież to byli bandziory, bandyty, rozumiesz? Not amigos. Let's go. Bad people. Very bad people. Look on Jack's face. What did I do? I killed everyone. Gdyby on widział te... Że ja rozjechałem chyba z 30 osób na pasach. Co dobra, takich bobików to już nawet nie liczę. Ciekawe, czy są gdzieś tutaj statystyki. Nie przeczytałem, coś tam było o ryku silnika, nie zdążyłem. A i w ogóle nitro gdzieś tu było, tylko też nie sprawdziłem. Może na jakichś konkretnych etapach, albo jakieś wyściga. A to nie ma dublingu w sumie? Dublingu? Da. Sorry about all this, Jax. I know it's not easy. A w ogóle też zacząłem czapkę nosić. Cały czas chodzę w czapce. Nie ściągam, ja się nawet kąpię w czapce. Kąpię się? Dopiero jak myję głowę, to ściągam czapkę. That's what makes me strong. Tak było. I'm like the healer. Yeah, you're just like that. Except that's just a game. It's only a game. Why you have to be mad? I'm warning you. If I don't hear from his mother soon, I will call the police. Kurwa, przez psami to już chyba 7 razy uciekłem. Już nie mówiąc o ilości zabitych ich przeze mnie. Mam tu na myśli oczywiście policję, żeby nie było. Piesków nie zabijamy. Nie. Ło! Kurwa, zaćmienie od Boga zesłał. Jaka misja teraz? A uratowaliśmy mu dupę, tak? There's a bar near Rossi Fremont. I'm leaving something in the trash. No czekajcie, w ogóle sobie wyznaczę mapę. Żeby jechać w odpowiednim... Ujeli, to jest misji! Ja kiedyś pamiętam, robiłem te misje poboczne jeszcze... Kurwa, ja myślałem, że to już koniec tych misji. Ja robiłem, tłukłem te misje poboczne, patrzcie to. Ja nic nie zrobiłem. Nic. Już nie pamiętam, co się działo, tam chyba uratowaliśmy tego grubego. Coś tam było, jakieś tam aukcja, ta, że Pitos.
Że tą laskę tam, że tego, że to nie my, że jakieś tam... Coś tam zjeść mieliśmy, czy... Coś. No, pamięć paprotki. Kurwa, ostatnio mi pamięć szwankuje. To nie jest dobra informacja. Czuję się strasznie głupi ostatnio. Mam wrażenie, że nie używam części mózgu, która była odpowiedzialna za zapamiętywanie różnych rzeczy. I część rzeczy robię już automatycznie. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. No sobie skipuję strasznie dużo rzeczy. No i na przykład teraz to też mam wrażenie, że mówię automatycznie. A cyfrowo to niekoniecznie. Jak te? W sumie macie te, jak to się nazywa? Aidosy? Nie. Nie wiem. Tak, że chyba tak. Zakładasz te słuchawy i leci tam jakiś dźwięk. Próbowałem kiedyś. No, w pierwszym... Tak. No, jak pierwszy raz posłuchałem, jak mnie kurwa ścięło, to myślałem, że nie wiedziałem, co tu się dzieje i potem się bałem używać tego. Ale działało. Ale potem już nie. Tak, użyłem se 3 razy i potem już nie działały nawet stare. To jest tylko takie... To jest tylko na raz. Na raz, dwa, trzy działa jakoś tak. Potem jest słabo, przynajmniej u mnie. Śmieszne uczucie, tylko trzeba słuchać tego piszczenia ciągle, jest wkurwiające. Nie naprawiłem w ogóle migań. Co informacją dobrą nie jest. Dobra. Tu jest nasz cel, Spox. Możemy się napić? O, witam. Podblokowanie zdolności koncentracji, poświęcenie chwili na uspokojenie się i łyk odświeżającego napoju podniesie maksymalny czas trwania koncentracji. Kurwa, to jest ciężkie. Aha, peace, brother. Kurwa, co ja mam taki kaszel? Zawsze jak nagrywam, to mam kaszel. Wow, shit, teraz mam full koncentrację, której kurwa nie użyłem ani razu, niestety, bo jestem noobem w tą grę. Nie wiem nawet pod który się to... Znaczy wiem pod który, pod Alt albo Control. Który z tych przycisków. Ja mi się nigdy nie chce być. Ja tam wolę... Znaczy nie wolę, w sensie czasem by się przydało użyć, ale jakoś tak... O, nigdy wcześniej nie użyłem tego pojazdu i dostępny nowy pojazd. Inaczej spasuje jeżdżenie tym czymś. Pojazdem, no. Ciężkie słowo. Dobra, dotrzyj. Okej. Pytanie jak? O! Co to było? Dobra. I gotta get inside that building and stay very close to Bedbug's signal. We lose communication, that could panic the kid. Need to keep him calm. Okej, okay. Nie mam pojęcia, kurwa. Witam, dzień dobry. Tu się, proszę pana, nic kompletnie nie dzieje. Standardowe bieganko. O, ale jaja się otwarło. O, dzień dobry, żartowałem. Bardzo niemiłe to było w tłumaczeniu polskim. Wyjątkowo mi się to nie spodobało, proszę pana. Kurwa, to jest jakiś szef wszystkich szefów. Odpadniesz wreszcie? Chłop jest nieśmiertelny. Dobra. Trzeba zużyć... wybuchających beczek. Witam serdecznie. Nic, proszę pana, tu pan nie widzi. Że jeszcze się po wszoku, dobra. Nie no, kurwa. Mógł tego nie przeżyć, na szczęście.
No, mamy jakąś nową spluwę. R2000. Uuu, ale chłopie, ja nie wiedziałem, że to takie bronie są. Ty, ja myślałem, że zdecydowanie tych broni jest mniej. Ja po prostu sobie randomowo czasem podniosę jakąś fajną broń. I to mi się podoba. Amunicja do pistoletu od razu z buta. No jest, no jest. Chyba wolę tą broń. Odblokuj. Tak, poprosiłbym. Tu bym sobie zmienił na tłumik. Pyk. Dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę. Gdzie jestem? Ale się zgrało. Lokalizowana bad buga. Słaby bug. Trust you. You made sure of that. What's on Iraq's floor? I don't know, man. Rooms? There's one room Iraq don't let nobody inside. You're going in today. Oh, no, wait. I can't. Listen. It's got some security door. You're covered. Just get your phone near it. You're going inside that room. I ain't no snitch. I don't talk to the cops. Good. I'm not a cop. Just listen to what I say and move when I tell you. O kurczę, no to... To nie jest dobra informacja. Dobra. Możemy tu coś zhakować. A, składnik jakiś. Dobra. Irak. Kurwa. Dzida tu. Dzida. No i... Nie, to nie był Irak. Bedbug. No i po nim. Umarł. Niedobrze. O nie! A dobra, już myślałem. Zrozumiem, jeden strażnik. To jest skomplikowane, to nie jest, po prostu trzeba dzidę robić. Pełna tak zwana pizda. Wydaje mi się przynajmniej. Relax. How old are you? 19. I'm 19, man. Jesus. You're still a kid. Grandma says jesteś jeszcze... jesteś jeszcze glutem. Jak to... Jak kid przeprowadzili... Przetłumaczyli na gluta. Co jest? 22 minuta. Aż nie wiem, czy mi się nie przewidziało po prostu w oczach. Jesteś jeszcze glutem. Nie wiem, czy mnie to bawi, ale jakaś wizja. Dobra, zobaczmy, jak ten chodzi. Ten tu idzie szef, idzie szef, idzie szef, idzie szef. No i szef nie idzie, więc Irak musi. Wow! Nie Irak. No dobra. Mam nadzieję, że ta misja nie będzie trwała 60 minut. Ale jeżeli. Dobrze, że są checkpointy w tej grze dla debili jak ja. How old are you? 19, man. Jesus. You're still a kid. Jesteś jeszcze glutem. No nie, nie, naprawdę nie wiem, kto tu tłumaczył, ale... konkret wykonał zadanie, ci powiem. Zadanie konkret zostało wykonane. Pytanie, jak tu chłopa ominąć, bo co do tego akurat... Co do tego akurat pewny nie jestem. Za tą ścianę? Dobra, na razie wydaje mi się, że OP będzie po prostu pójść tutaj. I tam wydaje mi się, że raczej nie pójdzie chłop. Gdzieś tu kamery nie ma. Chill out, man. Czas na decyzję, Joe. Załatw mi to nagranie, a ja prawą ręką, ktoś ostro tego pilnuje, znać wtedy załatwię Queena i tych wszystkich zjebów. Zwab? No można zwabić. Dobra, iść tu, kurwa, mnie denerwuj.
Myślałem, że tamtego też zwabiam. To nie jest możliwe, a może nie tam idę w ogóle. No, dopiero żebym kawę wypił. Więc ja wiem, że jest ciemno i pies w nocy, ale... Relax. How old are you? 19. No, tą scenę po prostu cały czas będziemy oglądać. Ale to nie jest najgorsza informacja. Kurwa, no jak mam tam dotrzeć? Przecież to jest niemożliwe. To jest kurwa niemożliwe tam dotrzeć. Wow, szef! Udało się. Jakimś kurwa cudem. Zapewne nie na długo. Zobaczmy. Aha. Ale no, celność to widzę 200%. No przepraszam, że ja taki nieogarnięty jestem, ale... Relax. How old are you? 19. I'm 19, man. Jesus. You're still a kid. Grandma says I was always big for my age. Grandma. Dobra. Trzeba się schować, kurwa, tutaj. Okay, move. Dzida. No jak? To jest niemożliwe. Przecież tu nie ma miejscówek, do których można się schować. To jest niemożliwe. Nie no, chyba, dobra, ostatnia próba i pauzuję, bo to będzie trwało 8 lat, kurwa, jak ja to będę przechodził. Nie no, ta akcja jest kurwa nie do zrobienia. To jest nie do zrobienia, ZW. Witam, po długich godzinach rozgrywki udało mi się dojść do pewnej... Nie, tak naprawdę tylko spauzowałem i jakoś momentalnie się udało sfokusować i... Dobra, możemy go zwabić jeszcze raz, co bym proponował zrobić. I ruszyć tutaj. Go. Było w szoku. Ez? Dobra. Okej. Okay. Musimy gdzieś dotrzeć dalej. Dobra, coś tu w ogóle, ktoś tu... A tu jest jakiś bobo. No to nie jest dobra informacja. Ale też i jest dobra informacja. Trudno to opisać. Będzie tyłek znajdowany. Słuchajcie, no jak tu mam? Gdzie tu jest jakaś kamera, w którą mogę coś zmienić? Halo? Tu jest jakaś kamera, zapomniałem, że już nagrywam. Tam jest jakaś kamera, okej. Okay. This is crazy. No nie, nie crazy. Na. Dobra, wydaje mi się, że mamy czystą drogę. Co ty? O kurwa, to nie wiedziałem, że tędy biegniesz, debil. Just get close enough. Only a rat can get in, man. Hold on a sec. I need to look through your camera. Damn, I don't see shit here. I'll check that way. No, idziesz gruby? Peter's through there. Why are you doing this, man? This ain't your world. It's complicated. We got plenty of time. Iraq was involved in something that hurt my family. I want answers. That ain't so complicated. No to DPI to mogliby zmienić. Dobra, mamy inną kamerę. Ty, ale ten gruby to biegł dość szybko nawet. Włam się. Okej, okay. Co tu się robiło, bo już kompletnie kurwa zapomniałem. Dobra. Tu se... Sorry, że tak przeklinam ogólnie, ale... Ale nie wiem co. No, za dużo. Okej. Muszę się nauczyć, jak to się robiło. Nie zdążę. 5 sekund. Nie, do kitu. Nawet to ustawiłem źle. Dobra.
Ło, to trzeba od nowa? Ło, kurde, to nam to wieczność zajmie, moi drodzy. Coś mam takie wrażenie. Wrażenie jest takie posiadane. Cholipka. A, to trzeba na dół, na dół. To trzeba tak, to trzeba Q. To można wydupić, bo teraz trzeba... Nie. Teraz trzeba... Co? Tak. Tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak i tak. Okej. Just give me a minute. I wasn't expecting this. I told you, man. I told you ain't nobody but Iraq. Quiet. Ty, gdyby tak wygląda, o kurczę, tam ma chłop gości chyba. Ło, baben. Nie wiem, kto tak mówił, ale dawno tego nie słyszałem w sumie. Ło, baben. Dobra. Użyj mocy mózgu. Ło, skurwibąk. No ta moc mózgu się tutaj, mam wrażenie, na niewiele przyda. A, okej. W sensie mojego mózgu ogólnie to by było nawet mocno przydatne. Szczerze mówiąc. Jak tu... Dobra, tego po lewo się chyba nie da odblokować. Czyli zostaje nam odblokowanie tego. Tu... Nie, musimy... Musimy... No właśnie chyba to musimy. Nie, to tylko prowadzi na górę. Dawno nie grałem, ponadto jest późno w nocy. Żeby nie było, muszę się jakoś wytłumaczyć. I mnie oczy bolą strasznie. A przy okazji rozwiązywania tej kurwa głupiej zagadki, że ona jest pewnie mądra, po prostu ja jestem głupi. Kurwa, że co? No ale tu się tak nie da przecież. Oj, czekaj. Ło, babyn. Okej. To może ja się skupię na rozwiązywaniu tylko tej zagadki jednak. Dobra. Rozumiem, że to jakby się to jest zamrożone, czyli teraz lewą stronę, którą wcześniej uznałem, że jest to po prostu niemożliwe zrobić. No i powiem szczerze, nadal tak twierdzę. Chyba, że jakoś... Nie. Nie do końca nawet pamiętam, na czym te zagadki tak w 100% polegały. Trzeba przeprowadzić prąd tutaj. Prąd. A to nawet nie może... A czekajcie. Możemy. Tak. Tak. Do bani. No zawsze któraś ze ścieżek się po prostu idzie, a nie. Nie, no tak. Teraz? O! No i szef? Szef rozwiązywania? Big Brain? 200 IQ? S? Dobra. No i teraz trzeba... prostą tutaj. Kurwa, to jest za trudne. Ja sobie mówię tak, odpalę sobie grę komputerową.
Pogram se w grę komputerową, będzie dobra zabawa, poopowiadam wam historię o tym, jak znalazłem dziwne rzeczy w internecie. To się okazuje, że to jednak to nie jest taka super zabawa, jakbym się spodziewał. Ez? Jeszcze będzie okazja do opowiedzenia tej rzeczy z początku. Dobra, już wszystko, czy... no. Kurwa, ile musiał... Ktoś jej używa. Okej. CTS, pozyskiwanie... Wait, that's not enough. Go back. No wracaj, przygłupie. What it look like to you? Cause it look like a super sass fucking betrayal to me. How the fuck you even get in here? No, hold on. No, I love you, man. You know that. Who bought you, Quinn? No, don't wait, man. Don't you lie to me. No, don't you fucking lie to my face. This how you repay me for taking you in? Come on, cuz, I look with family. You know it wasn't me. He made me do it. What the fuck? This is real, fuck. Get down there! Find that bitch! There's no... Oh no. Bedbug. What just happened? He did everything right. In Iraq. Did he just murder his own cousin? A tam gadasz głupoty. Ty, znowu była ta kobieta, widzieliście? Co tu się kurwa od... Co się dzieje? Czy ja mam jakieś... Co jest? Karta graficzna. Przestań. Wrogowie wpuścili go. Przecież kurwa oczywiście, że trzeba ucieknąć. A jedyne co mam w zanadrzu to tego gruchota. No dobrze, nie może być za łatwo. Dobra, ale to jest easy bobiki. A, proste, że nie. A już mnie znaleźli? A, tak, powiedział. O, niestety. No dobra, no to gruchotem. Najłatwiej będzie, szczerze mówiąc, wydaje mi się... zrobić coś takiego... się znowu nauczyć jeździć. Zrobić coś takiego, mi się wydaje. Tu będziemy mogli się mocno rozpędzić, a chłopy będą w szoku. O, żartowały. No to co? To wydaje mi się, że motorówka to jest najbardziej odpowiedni. Żartowałem, że zabiją mnie zanim kurwa wsiądę na tą motorówkę. No i taką furkę to bym pożyczył, no. Dobra, tu śmigamy do przodu. I trzymamy kciuki, że nic się nie stanie. Wow! Ale tu jest dziwne sterowanie, takie GTA 4. No, moi drodzy, obawiam się, że jednak tory to nie były najlepsze rozwiązanie. Z drugiej strony mamy przecież... Mamy te baterie, możemy rozsadzać te rurociągi. Nie rurociągi. O wiele łatwiejsze teraz jest to, tylko trudniejsze do jakby kliknięcia, jak nadarza się okazja. Niestety mamy strasznie kijowe auto. Ja w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj strasznie bez emocji gadam, ale mogę się wytłumaczyć z tego powodu, że chcę zauważyć, czy są przestery na tym, czy są przestery na mikrofonie, czy już się ich w miarę pozbyłem. Mam za dobre auto, za dobre auto. Przecież wysadziłem. Przecież chyba z 10 razy kliknąłem ten jebany rurociąg. Nie no, tym wozem to ja sobie chyba mogę nie uciec. Woda to jest dobre rozwiązanie, po prostu wskakujesz i płyniesz.
nie najgorzej. W ogóle chyba jesteśmy w tej pierwszej części, gdzie na samym starcie zaczynaliśmy. Nie wiem, czy mam wrażenie, że oni są coraz lepsi. Z gry na grę, w sensie z odcinka na odcinek oni jakoś lepiej jeżdżą. Nie wiem, co tam się kurwa dzieje, ale... Wow! Ezy? Bip. Dobra, Geronimo. Nie znajdą mnie. Nie mają prawa. Ciekawe, czy możemy w locie złapać. To będzie zapewne trudne. To się ucieka za chyba obszar, nie? A w sumie po czasie też pewnie ich nie znajdą. Tylko nie ma konkretnie napisanego czasu. Pakowanie się na tą wyspę najmądrzejsze chyba nie jest, bo tu za bardzo no nic nie ma. Easy? No, pakuj się. Ej, co jest, halo? Zapomniałem nawet jak ma na imię. Tell me you got something. It was only a partial download, but I definitely got something. It looks like this computer is full of blackmail on everybody. Just listen to these full names. Police chief sex tape, Bloom CEO bribe, CTOS breaches. Rack's sitting on the most dangerous weapon in the city. No wonder the cops stay away. He's probably had a chat with the police chief. Can you see what's inside the folders? Not yet. I'm trying. Is there a folder for the Merlot? Merlot. Yes, there is. Good. I'll be there soon. Ale te motorówy są zajebiście szybkie, by the way. Dobra. Moi drodzy, ty, a jak tu jest miejscowa do zapisania, to ja resztę odcinków myślę, żebym sobie nagrał jutro, bo dzisiaj tak mam wrażenie, nie w formie jestem. No kurde, znowu ktoś dzwoni, ja chciałem pogadać z wami. Bedbug, you're alive. No właśnie. You need to get out of there. I am out. I just thought maybe I could help you get your answers, you know, about your family. That video we saw on the screen. Iraq asked me about it, asked me what I knew about, Rose Washington. Rose Washington? I don't know who she is, but that's the girl in the video. Iraq says she's dead. Okay, thanks. That might help. Yeah. You and me? We done? We're done. You did good, Bedbug. No easy, Bedbug to jest nasz man. W ogóle opowiem wam historię pewną. Chciałem zapisać grę, ale jeszcze ta historyjka, to już się z wami pożegnam jeszcze na... Kurwa mać, no. You made a lot of noise at Rossi Fremont. Please give me good news. Iraq's got dirt on a lot of people. His computer's full of it. Everybody from politicians to CTOS execs. The Merlot is in there too. I knew it. I told you it was there. It's encrypted. I don't have access to it, but that video we found at the Merlot... The woman's name is Rose Washington. Rose Washington. I know that name. Wasn't she with CTOS? Aiden, you've hit pay dirt. I followed your IP. Now give me my sister. But we're just starting. That video is important to someone. Important enough to attack me, to attack your niece. Careful, Damien. Come on, I know you want to follow this to the end as much as I do. That wasn't our deal. Oh, but it was. You said it's encrypted. Then your job's not done. No, you're not gonna do this. I can do whatever I want. A, on nam porwał siostrę, a to jest siostrzeniec, no tak. I'm tired. They're taking care of me, I guess. Just come get me, please. Okay, there's other people with you. Alright, that's fine. Just be ready for anything. I'm coming to get you. I need to see Jax. How's he doing? He's a brave boy. He takes after his mother, but he's stubborn like his bull-headed uncle. Yeah, I guess he is. Doesn't take no for an answer. Time's up. Ta-ta.
I should have expected this from Damien. He's working an angle. He wants something more. All right. One thing at a time. I'm gonna need the rest of Iraq's blackmail. Then I got leverage. And then I can deal with Damien. Co my to w głowie my mówimy? Coś chyba takiego. Kurwa, miałem tyle rzeczy do powiedzenia. A dobra, tam dupa. Powiem w kolejnym odcinku. Bo nie będzie co robić. No przechwyć to nagranie. Dobra, moi drodzy, no to tu będziemy kończyć. Te opowiastki zostawię na jutro. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie o 16 oraz 18 z różnych gier. Zależnie, teraz jest chyba z Lego i z Watch Dogsów. Na końcu przypominam o łapkach w górę, o komentarzach oraz o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału. Oraz Instagrama serdecznie zapraszam i do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Siemanu. Muszę przestać robić te cringe'owe końce i porządki. Weto.